Czy natknęliście się kiedyś na podróbki figurek z Gwiezdnych Wojen? Ja też nie. Dzisiejszy odcinek dotyczy Gwiezdnych Wojen. Zapraszam. Miejsce pierwsze. Aktor grający Obi-Wana Kenobiego, Alec Guinness, uważał Gwiezdne Wojny za głupiutką bajeczkę. Nie przeszkodziło mu to wynegocjować dla siebie 2% z przychodów filmu. Zarobił dzięki temu 95 milionów dolarów. Miejsce drugie. Dla Petera Cushinga, wcielającego się w postać wielkiego Moffa Tarkina, buty z jego kostiumu były tak niewygodne, że w scenach, w których nie pokazywano jego stóp, grał w kapciach. Miejsce trzecie. W trakcie scen walki Ewan McGregor wczuwał się w rolę tak mocno, że sam wydawał odgłosy miecza świetlnego. Nie mógł nad tym zapanować. Zostały one usunięte w postprodukcji. Miejsce czwarte. Jeden ze szturmowców wchodzących do pomieszczenia kontrolnego na Gwieździe Śmierci uderza głową o zbyt niską futrynę. W wersji DVD do tej wpadki Lucas postanowił dodać dźwięk uderzenia i stworzyć iluzję efektu zamierzonego. Miejsce piąte. Dla montażystów George Lucas był tak irytujący, że postanowili się oni nad nim odegrać i do jednej ze scen wstawić małą niespodziankę. Miejsce szóste. W każdej części można usłyszeć tak zwany krzyk Wilhelma, tak samo jak kwestie I have bad feeling about this. Miejsce siódme. Harrison Ford za występ w pierwszej części Gwiezdnych Wojen dostał 10 tysięcy dolarów. Dla porównania, za Przebudzenie Mocy było to 20 milionów. Dość duża różnica, prawda? Miejsce ósme. Rasa, do której należał E.T., jest częścią uniwersum Gwiezdnych Wojen. Można zobaczyć kilku ich przedstawicieli w Senacie Galaktycznym w nowej trylogii. Miejsce dziewiąte. George Lucas założył się ze swoim przyjacielem, Stevenem Spielbergiem, o to, czyja produkcja odniesie większy sukces. Stawką było 2,5% przychodów z całego filmu. Ciekawe, czy do dziś mu za to płaci. Miejsce dziesiąte. Twórca sagi uważa, że Przebudzenie Mocy nie jest dobrą kontynuacją serii. Wspomina, że Disney cierpi na brak oryginalności i wykorzystuje oklepane już pomysły. Która część Gwiezdnych Wojen jest Waszą ulubioną? Piszcie w komentarzach, a jeśli film Wam się podobał, lajkujcie oraz subskrybujcie kanał.